Witajcie kochani w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Poszedłem sobie sam tam w Warrensach prawdopodobnie, tak? Tam nie miałem kasy. Powiem szczerze, że udało się, chociaż bardzo dużo stresu załapałem. Pomimo tego, że miałem właśnie sama, który miał tam początkowo redukować stres, ale mu się to troszkę nie udało. I powiem szczerze, że z tym stresem nie jest tak kurczę źle. To znaczy, poszedłem sobie wcześniej, jak widzieliście, z DPS-ami i się zastanawiam. Znaczy, jako że teraz mam mało kasy, ponieważ tam się leczą ludzie ci ze stresu. No właśnie, ten na drugim poziomie jest. I chciałem tu iść, ale nie mam niestety umiejętności na to, ani broni, żeby pójść na trójkę, bo naprawdę tam wymiatają. Tam jest masakra. Dlatego pójdziemy sobie tutaj krótki. Jest short. Na The Wilda. No, dostaniemy co prawda. W sumie mało przydatny. Ten Robgat Sensor to jest pewnie jakiś kurczę gadzielnica. I jako, że to jest takie kurcze, wiecie, i krótkie i w ogóle, to może wziąć właśnie ludzi, którzy są tacy zerowi, też tak trochę DPS-owo pójść. Doktorka, co prawda, może tego właśnie, plak doktora. On tutaj co prawda ma jakieś leczenie, ma to, tutaj może zblidować, tutaj może coś tam robić. Plus 3 krytyka, ale mniejszego damage'a, no dobra. Także fajnie. Nie wiem, czy temu nie mogę zabrać, gdzie on jest. A nie, ty masz już to. I to faktycznie się przydało. Chociaż znalazłem, nie wiem, żadnych pochodni, wziąłem chyba tylko łopatę. Na łopatę mi tylko było stać, której nie wykorzystałem. Ale znalazłem 3 pochodnie w środku, także może coś tu będzie się działo. Zaraz. A ty po co idziesz? Ty nie idź. Przecież ty jesteś ten. Ale chciałem ci zabrać to. Chciałem ci zabrać to na chwilę. To są ludzie, którzy bardziej potrzebują. Na przykład ten. I to jest fajna sprawa. Protection. Co prawda ten speed i tak jest niepotrzebny, ale to jest mega, mega ten. Mega przedmiot. To Blitz Skills. Chyba nikt nie ma. Stress Resista nie bierzemy, bo nie mam nic. 2 do speeda, 10 do dodge'a, ale resisty są mniejsze. Jakie to masz tam resisty? 32. 40. Ja się zastanawiam, no ale może dajmy to. A, bo tu masz jeszcze to zmniejszone. Stan resist i move resist. No ale ten miała move resist całkiem wysoki, także może dajmy to faktycznie jej. 8 damage'a. To jest high movement only, ranged. Na razie nikogo nie mamy takiego. Tak, nie mamy. To się leczy. Dobra, pójdźmy tak, zwłaszcza, że to jest krótki run. I zobaczmy. Wezmę przynajmniej 4 żarcie. Nie chcę za dużo brać pieniędzy, ponieważ chcę wreszcie zacząć zarabiać. Więc weźmiemy 2 pochodnie max. Weźmiemy jedną tą. Po jednym tym. No i tyle. Co mi się wydaje. Może chodzi o teren zamiast antivenoma. Tak, antivenoma w ogóle się nie przydaje. Dobra, weźmiemy tak. No dobra, jeszcze jeden tom. Jeszcze jedną pochodnię, może się gdzieś tam przydać. Ale powiem szczerze, naprawdę nie jest łatwo. I trzeba jakoś teraz, dziwnie, znaczy dziwnie, trzeba wszystko zrobić ku temu, żeby zdobyć pieniądze na... Znaczy pieniądze. Przedmioty, żeby zwiększyć... Czemu to bardzo buffa? Masz dodża. Może łopatę wziąłem. O! Trzeba effigy. A to, kochani, Jobling Effigy, Holy Water potrzebuje. Powerful Effect. Ruins Tactician, proszę. In Dungeon Ruin 15 damage'a więcej, elegancko. To się wracało. Nie mam przeciwko stresowi nic, więc
Trzeba by się zająć tą kolesiówką. Monster Stand. Potem dziabniemy. Ci przesuwają, wiadomo. Ale przynajmniej teraz nikt nie dziabnął mnie. Może jak nie będzie criticala, to się może uda. Lighta, rzućmy za czwórkę. Tak się udało. Dożują. Kurde! Za jedynkę, ale blit jest. Jest, ale mamy tutaj umiejętność właśnie do antyblidowania. Chciachnięcie. Tego. A, bo on chyba leczy i kogoś, i siebie. Z tego zrozumiałem. Tak gdzieś tak czytałem. Zobaczymy. Target i self, tak. Także spoko. Dobrze, że wybrałem tego. Coś tak. Wybrałem tą, nie wiedząc o tym. Skurczy bykowie. Eldritch Pool. Ale się zrezistowaliśmy. Zastanawiam się, czy atakować zwyczajnie, czy tym. To jest bleedout z przodu. Decimated. To się opłacało. Spróbujmy. Kolejne pchnięcie. Zastanawiam się, czy dziabnąć, czy nie. Damage 1 od 2. To jest od 5 do 9. To też. Także na pewno ich nie dziabnę. Może tam tutaj pociągnijmy. 9. Confidence surges as the enemy crumbles. Kurde, jeden. Brakuje. Dobra, doktorku, lecz. Oni nie mogą, kurczę, tutaj krwawić, bo nie mam nikogo leczącego. Ale trochę stresu przynajmniej się pozbyliśmy. This expedition at least promises success. Dobrze. O, ładnie. Ładnie, ładnie. Podoba mi się ta wyprawa, póki co. Jak nie będzie żadnego jeszcze tego, ściany, to będzie luz. To będzie spoko. Taki. Light. This web. Taki fuks. Tego chciałem dziabnąć. Ale! Zero stresu, kurde. Zero stresu. Dobra. Tak się faktycznie DPS-uje i ma się tam kogoś, kto leczy mniej więcej te wszystkie rzeczy. To jest całkiem nieźle. Dobra, weźmy sobie pochodnię, odpalmy jedną. Co by wiedzieć, czy... Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Tylko nie wiem, spoko. Wydaje mi się, że będzie pułapka, no właśnie. Mechanical hazards possessed by evil intent. Antivenom mam? Nie mam. On, kurczę, użył tego faktycznie teraz. Ale hunger. Dzięki temu trochę się... Potrzebuję bandaży z tego, co kojarzę, ale...
Sobie zobaczmy. Jesteśmy The Wild, tak. Dobrze. Kostki do gry. Ale Accuracy i Dodge, i Jester Only. Fajny. To jest dobre, bo on i tak nie zadaje obrażeń u nas. Mega. Teraz pytanie, czy będzie walka, czy nie. Nie ma. Dobra, to przed następnym pokojem sobie odpalimy. Ty potrzebowałeś antivenom, ale niestety nie mam. Old Tree, to na pewno antivenom potrzebny. Tak, także. Ale w sumie można. Ewentualnie. A, po prostu uczymy. Nie, bo to jest tak, że chyba jest 25%, że nic nie będzie, 25%, że dobrze, 50% właśnie, że coś złego. Ale jak mamy ten przedmiot, no to jest 100% dobrego. I ty tutaj potrzebujesz jakieś dziwne rzeczy. Też bandaże, których nie mam już. No ale dobra. Co ci się stało? Slow reflex. No to nie jest ciekawe. O, i skurczybyki. Trzeba ich szybko. O, i zaskoczeni. Trzeba ich szybciuteńko wyeliminować. Nie. ...75% na Blighta, więc to się chyba nie opłaca. 21. Ciebie poleczymy. Pięknie. Ale... O! Pięknie! O to chodziło! O, żadnego lutu nie ma. Teraz chodzimy. Zrobić, żeby to było mądre. Ci napierdzielają przeciwko Bleedowi, więc... Wydaje mi się... że warto by... No właśnie po to zrobiłem to, bo chciałem zobaczyć, czy tutaj będę mógł stanować ich elegancko. Tu jest... A, resist! Dobrze. Stonowali się, ale to nie szkodzi. Całkiem nieźle to wygląda, powiem szczerze. Jaki odgłos wydał? Escape plan. Mortality clarified in a single strike. Niedobrze. Z tym stresem nie jest źle, tak naprawdę. For the slightest lapse in concentration. O! Świetnie. Ile oni mają po życie? 14. Kolejny escape cloud. A tam krytyk był! Zastanawiałem się, że to umiejętność. No właśnie, kurde! Such a terrible assault cannot be left unanswered. Pure failed, ale... Dwa. Może nie być ciekawie. Ze względu właśnie na brak tego... kierowania się. Ale chociaż trochę tego... stresu. O! Luz, Herum Chest, nie mam klucza, nie szkodzi. Ty weź. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Tu jest ściana, więc pójdziemy tu. Mam za mało życia. Znaczy, życie tak naprawdę nie ma znaczenia, ale później... później może mieć to znaczenie. Także... jeszcze hangera nie używam. Czy to nie ma znaczenia w sumie teraz? Effigy. Możemy próbować. Nie ma efektu. Powerful effect.
Mediator. Improves stress reduction while meditating and while camping. O! To jest fajne. Ten w ogóle ma tutaj strasznie dużo tego mocy. Scouting chance, move resist. Eldritch dodaje. No! Kurde, ten doktorek nie jest taki zły, powiem szczerze. Jest to pomysł. But one that must be fought. Dobra, 6850. Otomenia. O, 20 stres resista ma. Czy co prawda nic nie ma, ale to w sumie lepsza brak złej wiadomości niż właśnie. Dobra, znaczy już zła w ogóle, nie? Feeling. Kurde. Rotation. Masakra. 8000. Major Briggs. Major Briggs, którym poziom? Drugi. Zastanawiam się, czy bym. Co to? Zaraz. Gdzie był ten? Te wiadomości. Tu. No właśnie. Chyba, że on ma to po prostu jakoś tak wpisane. No właśnie. No dobra. Co my w ogóle mamy w przyszłości? Mamy tutaj na piąty level. Tu mamy na trzeci. Co prawda to jest short. Ale wydaje mi się, że faktycznie warto by już na bossa iść jakiegoś. Tutaj. Ewentualnie to, tu jest medium. Trochę kasy dostaniemy. I będzie spoko. Dobra, mam 800. 24, 20, 50, tak? 50, tu mam redukowanie kosztów tego. Ale tego będę potrzebował. Albo gildię. Bogi gdzie? I się nawet nie zastanawiam długo, ponieważ wreszcie będę mógł te umiejętności ich zwiększyć. Trafienie i tak dalej. Oczywiście to kosztuje. Chociaż nie kosztuje tak dużo wcale. Ale to na razie sobie zostawimy tak czy inaczej. Ponieważ to chciałbym, kurde, ulepszyć. Albo chociaż Armor Smithing. 19. Bym potrzebował 7. 7 dokumentów. Które te dokumenty mogę tutaj zdobyć. I za to bym dostał 6 już, więc jak jeszcze jeden znajdziemy, to będziemy przygotowani na walkę na trzecim levelu. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre. Ponieważ jeżeli uzbroję ich w armor dwójeczkę... Tak? Dobrze mówię? Ty jesteś uzbrojony w dwójkę? Jesteś uzbrojony w dwójkę. No właśnie, gdybym w armor dwójeczkę ich dziabnął, To byłyby szanse, bo faktycznie oni zadają straszne obrażenia, powiem wam szczerze, że zwykły jakiś tam szkieletor, on już miał, normalnie miał 8, a tam ma już 15, także trzeba być przygotowany. Ale wszystko idzie ku dobremu, z tego względu właśnie, że mamy ludzi na to przygotowanych. Tak, doktor. No tak, doktor wcale taki zły nie jest. Zwłaszcza, że on też tutaj ma takie różne umiejętności. O, ten Swine. I to jest Iron Swan, czyli żelazny łabędź też został zmieniony. Znerfiony trochę został, ponieważ mógł z pierwszego i drugiego miejsca atakować, a teraz tylko... Nie. Chyba z pierwszego miejsca, ale dwóch na tyłach. A teraz jest pierwszego na ostatniego. Ale to jest umiejętność naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także... Zastanawiam się, czy nie wziąć jej. Umiejętności też ma nie najgorsze. Właśnie to. No, tego Heliona. Zresztą ten Grave Robber też nie najgorszy jest, powiem szczerze. Ale nie, na pewno nie. Nie. Mógłbym zwiększyć, ale kurczę, potrzebuję tego.
No dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, bo mnie bardzo, ze względu na to, że szybkie te walki były i szybko to rozwiązaliśmy, kwestie potworów. Także tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, jeszcze raz. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa.